Wypoczywam. Wypoczywam, odpoczywam po pracy, po długiej, ciężkiej pracy. Teraz zajmuję się poszukiwaniem nowego miejsca, w którym będę mógł pokazać całego siebie jako szefa kuchni. A w międzyczasie wykonuję jakieś dodatkowe prace i tak dalej, ale w końcu znajdę swoje miejsce. A jakie to będzie miejsce? Jakie to jest wymarzone miejsce Staszka Trata? Oj, nie ma wymarzonego. To jest ta chwila. To jest ten moment, że wchodzisz do jakiegoś lokalu, konsultujesz się z właścicielem, z tą osobą i nagle wiesz, że chcesz tu pracować. Jestem po 12 rozmowach, gdzie wychodzę z rozmowy, właściciel, widzę po nim, że chciałby mnie zatrudnić, ale ja wiem, że ja w tym miejscu się nie spełnię, nie będę szczęśliwy. A jakie są takie dla ciebie najważniejsze cechy, w których będziesz się czuł dobrze? Jakie są takie kluczowe rzeczy, w których musisz, wiesz... Dla mnie kluczowymi momentami, oprócz samego jakby gotowania, jest też klimat restauracji. To trzeba czuć, że jak wchodzisz do tego miejsca, to ty chcesz zostać w tym miejscu. Ja się specjalizuję w kuchni włoskiej, więc to jest dla mnie miejsce, gdzie ta rodzinna atmosfera, ta przyjaźń, to wszystko to żyje. W restauracji musisz to odczuć, jak wchodzisz, to czujesz się jak w drugim domu. Że ja całe życie nazywam miejsca, w których najlepiej się czułem, zawsze nazywałem domem. Że restauracja to mój dom. No jest to straszne z jednej strony, no bo dom to dom, praca to praca, ale no nie dla mnie. Dla mnie było to, że właśnie ja w restauracji muszę się czuć jak we własnym domu, że czuję się i po prostu jestem w nim szczęśliwy. A nie myślałeś w ogóle, nie miałeś takiego momentu słabości, nie myślałeś, żeby się przebranżowić? Oczywiście. Bo dużo szefów kuchni, nie? W trakcie tak, no zwłaszcza podczas pandemii to się wszyscy poprzebranżowiali, jak zaczęły restauracje padać. Teraz jest znowu okres, kiedy restauracje się zamykają. Bardzo dużo się zamyka. W styczniu obstawiam, że jeszcze więcej się zamknie, bo będzie kryzys prawdopodobnie gospodarczy związany z energią i z tym wszystkim, więc może tak być. Miałem ten kryzys, no zajmowałem się innymi pracami, wtedy mi bardziej na przykład no, rodzina pomaga, wróciłem do rodzinnego biznesu, pomagałem rodzicom i tak dalej, ale jakby zajęłem się sobą i tym rodzinnym interesem i wtedy jak się trafiło gdzieś możliwość dalej pracowania, pierwsze co to się łapałem, nie miałem takiego załamania, że nie muszę odejść z gastronomii, nie, nigdy nie miałem przez całą swoją karierę tego momentu, że nie, już mam dość, ile w tych godzin w kuchni, nie. Jak się kocha to, co się robi, to się nigdy tego nie wypala. Też jest to tak, że jak ludzie wejdą do gastronomii, to już nigdy z niej nie wychodzą, nie? Są. Jest część ludzi, którzy tak mają, ale znam ludzi, którzy wyszli z niej. I wspominają ten etap źle i dobrze. Najczęściej to wszyscy ci, którzy pracowali w gastronomii za czasów studiów. Mhm. Którzy przepracowali, ale też oni się nauczyli wtedy też prawdziwej pracy. Bo twierdzę, że w gastronomii się nauczysz naprawdę pracy. Odpowiedzialności za pracę. A ty myślałeś w ogóle, żeby kiedyś otworzyć swoją własną restaurację? Jaka by to miała być? Miałem taki etap w życiu, że powiedziałem nie, nigdy nie, bo nie chcę brać tej odpowiedzialności. Ale ostatnimi czasy zauważam, a zwłaszcza po poprzedniej mojej pracy, gdzie nie byłem tylko szefem kuchni, ale także jakby się zajmowałem prawie całym prowadzeniem, stwierdzałem, że potrafię to zrobić, że będę, dam radę i się coraz grubiej zastanawiam nad tym, tylko że muszę to po prostu znaleźć ten moment w swoim życiu, że powiem tak, to jest ten moment. A drugie, no, otworzenie restauracji wiąże się jednak z dużym budżetem, bo większość ludzi, którzy chcą otworzyć restaurację, wielu ludzi, którzy myślą, że to jest ich fanaberia, chcę mieć restaurację, tak? I nie wiążą z tym takich naprawdziwych kosztów. Każda restauracja jest taka, że przez pierwszy rok do dwóch lat nie przyniesie zysku. Trzeba wkładać w tą restaurację to wszystko, żeby ludzie to poznali i zobaczyli, bo dopiero wtedy będą wiedzieć, że to zaczyna przyjmować zysk. Budowanie bazy gości, którzy przychodzą, jest ważną rzeczą, bo jakby otworzenie w turystycznym miejscu restauracji to jest tylko sezonowe. A potem trzeba mieć tą bazę gości, którzy przyjdą, wrócą. Trzeba o to dbać. A we Wrocławiu brakuje jakiejś kuchni, brakuje jakiejś takiej restauracji? Myślisz, że gdzieś byś wiedział w co uderzyć, żeby to było naprawdę sukces? Czy ja wiem, czy brakuje jakiegoś rodzaju kuchni? Kiedyś było tak, że nie było kuchni azjatyckich, teraz jest aż za dużo. Kuchnia włoska to jest po prostu... Jak nie wiesz, co zjesz, to idź na pizzę albo na makaron, tak? Ale jednak ludzie nadal to uwielbiają, tak? Kuchnia polska jest też wszędzie. Konwencje łączenia kuchni, już zaczynają się łączenie azjatyckich z meksykańskimi, wszystko, otwiera się coraz więcej. Czy brakuje? Nie. Dla moim zdaniem są wszystkie rodzaje kuchni, a trzeba zyskać bardziej, teraz moim zdaniem trzeba zyskać kuchnię tym, że trzeba tych gości zachęcić do ich przyjścia. Czyli bardziej ten klimat, o którym ten klimat, mówiłeś, ale to zawsze zadziała. Klimat w restauracji, podejście kelnerów, właściciela, kuchni, tego wszystkiego, jeżeli wchodzisz do miejsca i czujesz się dobrze, to będziesz chciał tam wrócić. A tak naprawdę nawet przychodząc do restauracji i dostaniesz coś niedobrego, kelner będzie niemiły, ale wiesz, że to przypadek, zły dzień. To jest ten moment, kiedy ty chcesz tam wrócić. Dobrze, no
kucharz, nie wiem, miał zły dzień, przypaliło mu się coś, dobra, ale wiem, że zrobiło się to raz, nie jest to non-stop. Więc to już sprawia, bo dobre jedzenie potrafił gotować każdy. Tylko trzeba się po prostu postarać. A tak naprawdę stworzenie całej otoczki jest ważniejsze. Bez tego restauracja nie będzie miała zysku. I to jest twój przepis na udaną restaurację? Tak. To jest chyba najlepszy przepis, żeby po prostu nie wiadomo jakim pomysłem, nie wiadomo jakim konwencjami, budżetem tak. To chodzi o to, żeby po prostu ludzie chcieli do ciebie wracać. Ludzie, zobaczcie, że jest bardzo dużo małych barów, kawiarni, restauracji, gdzie pracują właściciele tylko i parę osób i tam jest non-stop pełno ludzi. Tam jest pełno, bo ludzie przychodzą na ten klimat, na to miejsce, na ten uśmiech, na to... Nawet nie uśmiech, bo są miejsca, gdzie na przykład to, że na przykład ktoś jest opryskliwo, wredno, sarkastyczny, to się ludziom podoba. Mamy teraz przykład restauracji w Stanach, które cały czas gdzieś oglądamy, które są... Obsługa jest wredna, sarkastyczna i tak dalej, bo ludzie bawi ten klimat. Ludzie się dobrze bawią. Wyjście do restauracji, do kawiarni, do gdzieś nie wiąże się tylko z jedzeniem. Wiąże się z wypoczynkiem. Tak. Ty przychodzisz odpocząć do restauracji, dobrze się bawić, spędzić miło czas, a nie być tak naprawdę... na przykład klimat restauracji, gdzie jest, jak ja to mówię, kelner w białych rękawiczkach, tak? Wyprostowany, okej, okay, uśmiechnięty, perfekcyjny. Gdzie tak naprawdę nie ma nic mu do zarzucenia, ale nie czuć od niego tego czegoś, tego ciepła, tego wszystkiego, jest wystrój, jest zimny. Czujesz się w restauracji, jakbyś przyszedł, okej, okay, jesz, zajebiste jedzenie, po prostu kubki smakowe rozwalają. Ale czujesz się na krześle jakby, dobra, zjedz i uciekaj stąd, bo nie jest tu dobrze. A to nie o to chodzi. A gdzie we Wrocławiu czujesz, że są takie miejsca z klimatem? Gdzie ty lubisz chodzić? Które miejsca są takie właśnie twoje? Ja mam parę takich miejsc właśnie z klimatem. Kawiarnia, którą uwielbiam, co jestem w niej codziennie, kawa u Joli. Małe miejsce prowadzone przez właścicielkę, która robi kanapki, kawę. Teraz zaczęła jeszcze... mieć wino, ale po prostu tam jest klimat. Ja tam uwielbiam codziennie przyjść, bo jestem pozytywnie napełniany energią tego miejsca. Jeżeli chodzę do restauracji i ktoś na przykład przychodzi do mnie i przyjeżdża, znajomi, coś i zabierz nas gdzieś, tak? Restauracja wrocławska jest tak mało znana i tak dalej, ale po prostu mają bardzo dobre polskie jedzenie. Jest ten klimat. Właściciel, który dba o to miejsce, bo cały czas w nim jest. Jest, po prostu czuć jego atmosferę, to wszystko. Po prostu uwielbiam tam zabierać znajomych, bo na przykład naprawdę mają dobre polskie jedzenie. Gdzie dalej, tak myślę? A drinki, koktajle na przed imprezką? A to już zboczenia zawodowe są, bo to jakby... Każdy po gastronomii musi iść w miejsce, gdzie lubi, gdzie pracował, albo tak jak właśnie... No ja jednak pozostaję przy miejscu, gdzie... Całą gastronomię prawie spędziłem do ambasady, tak? No nie mówmy, no to nie jest miejsce, gdzie się przychodzi z gośćmi z zagranicy albo z kim. To jest miejsce, gdzie ja po pracy przychodziłem wyrzucić siebie, odstresować się i wrócić do domu. I to jest takie miejsce. Ale żeby gdzieś pójść na dobrego drinka, na przykład z gośćmi, no to na przykład Rumbar. Rumbar na przykład jest bardzo fajnie, jest sobie... To, co oni serwują, też właśnie to jest to, że tam też jest ta atmosfera taka rodzinna. Oni się wszyscy rewelacyjnie tam bawią. To jest najlepszy klimat jakby w w drink barach też, że jakby ci barmani i ta obsługa, że oni bawią się. Nie najgorzej jest to, jak jest ktoś, stypa. Kto jest stypa. No dokładnie, stypa, że ktoś jest taki... fajnie, przyszedł, nalełem to piwo, dobra, idź mi stąd. To jest najgorsze. Przez to te miejsca potem umierają. A wróćmy do korzeni, bo jak po prostu widzę, jak ty gestykulujesz, to po prostu mam wrażenie, że jakbym rozmawiała z Włochem. Nie, to jest zboczenie. To jest to, że za dużo z nimi pracowałem. Gdzie się szkoliłeś? Gdzie się uczyłeś swojego zawodu? Znaczy, ja pochodzę z Wrocławia i jakby całe życie jestem związany z wrocławską gastronomią. Nigdy tak naprawdę nie wyjeżdżałem pracować do innych miast i tak dalej. Jedynie co, to mieszkałem o prawie pół roku w Bolonii, gdzie się kształciłem swojego... kruszcu zawodowego produkcji makaronu. Tam Vecchia School Bolognese to jest tradycyjna szkoła włoska, gdzie prowadzi ją Alessandra Spinci. To jest włoska jakby
nazwijmy to naprawdę, to jest, we Włoszech to jest bożyszcze, jeżeli chodzi o produkcję makaronu. I ona prowadzi swoją szkołę, gdzie z przepisów swojej matki i babci uczy tradycyjnie produkcji makaronu. Co, mówiąc o makaronie, mówimy o samym makaronie, o tagliatelle, o penne, o wszystkich tych raviolo, tortellini, o wszystkich tych rękodziełach, które się tam robi. I tam się robi tylko to. Więc tam naprawdę mieszkając pół roku, no okej, to było 6 lat temu, więc trochę to czasu minęło. Wtedy umiałem włoski, teraz mi tylko gestykulacja została. A we Wrocławiu gdzie lubisz jeść makaron? Czy jest miejsce we Wrocławiu godne? Powiem tak, może to zabrzmi źle, ale przez tyle lat pracując przy makaronach nie jadam makaronów. Jadam swój, ale bo jakby muszę wiedzieć, co podaję, ale jeżeli chodzi na makaron, teraz miałbym problem, bo naprawdę nie pracując już w tym miejscu, gdzie byłem, nie wiem, gdzie bym zaprosił gości na makaron. Nie mam takiego miejsca. Chciałbyś sam makaron w domu. Tak, pewnie tak. Jak to... się stało na włoskiego czy papuszka? Tak, ugotował w domu, prawda, tak. To tak, najczęściej to jakbym już miał. Ale jeżeli bym miał zaprosić na makaron, to nie będzie. Na pizzę wiem, na włoskie jedzenie to tak, na polskie to jakby mam restaurację, którą bym polecił. Ale jeżeli na makaron, to nie wiem, gdzie bym teraz polecił. A jaki jest twój ulubiony makaron? Co zaserwowałbyś gościom w swoim domu? Strozzapreti z ragù salsicce picanto. To jest to, ten rodzaj makaronu, jak ja go poznałem we Włoszech, jakby on zdobył moje serce. Prostota i smak tego makaronu przebija wszystko. A opisz, jaki to jest makaron? To jest makaron, który się robi tylko z mąki i z wody. Jakby bez jajek, bez niczego. I jakby całą techniką tego makaronu jest to, że po rozwałkowaniu skręca się go w takie zawijasy jakby. W ogóle słowo strozzapreti jest z włoskiego, jest to tak zwane... W wolnym tłumaczeniu są to związane ręce księdza. To jest ten moment podczas zaślubin, gdzie państwo młodzież se podają, a ksiądz obwiązuje stół, prawda? I to jakby to obwiązanie przypomina ten makaron. Jakby sama nazwa i całe to jest po prostu genialne, rozwala głowę. I jak nawet opowie się tą historię gościom o samej nazwie, ja już pamiętam nieraz przy stolikach było tak, biorę. I naprawdę za każdym razem goście mówią, wow. Smak tego makaronu, ja w którymś momencie stwierdziłem, że to jest chyba ten smak, bo mi to przypomina trochę, jak moja babcia robiła pierogi. No właśnie chciałam powiedzieć o pierogę, bo pierogi... I zostawało ciasto z pierogów. I ciasto z pierogów, nieraz te krążki babcia gotowała takie do jedzenia, albo moja babcia jeszcze brała, że go na patelni obsmażała, prawda, te resztki ciasta. I jakby chyba ten smak podbił wtedy to moje, plus do tego smak dobrej, pikantnej włoskiej kiełbasy, prawda? No, my mamy dobre kiełbasy, prawda? Tylko, że techniki jakby robienia wędlin, mięsa, tego wszystkiego we Włoszech jest troszkę inne. U nich jest bardziej suszenie, dojrzewanie, a u nas jest peklowanie, wędzenie, inny trochę system. I tam jakby ten smak ostry jest dużo bardziej wyczuwalny. Jakby ten makaron z tym sosem, no po prostu oblepiony, no jest najlepszy. Czyli co, czego możemy Ci życzyć w 2023 roku? Takiego miejsca z klimatem? Swojego miejsca z klimatem? Swojego jeszcze nie, ale z miejsca, gdzie jakby będę już... Na nowo będę szczęśliwy tym, co robię i naprawdę zrobię to samo, że zaproszę wszystkich, znajomych i tak dalej, bo też na przykład dla szefa kuchni jest ważne to, że na przykład jak zapraszasz gości do swojej restauracji, swoich znajomych, musisz być pewny tego, nie tylko swojej kuchni, to też pewny tego, że jak oni będą na górze, ty jesteś na dole, powiedzmy w kuchni, że oni na górze też będą się czuć rewelacyjnie. Czy ktoś się o nich zatroszczy? Tak, że ktoś się zatroszczy. Jakby ja uwielbiam to w restauracji, że już się skończyła wojna kelnerzy-kucharze, tak? To już jest perelowskie podejście, prawda, wojna między tymi dwoma stanowiskami. Dla mnie w restauracji jest ważne to, żeby też właśnie kuchnia z salą wiedziały, że tworzą razem całość, bo tylko dzięki temu możemy zarobić. Bo to jest to, co ja zawsze trzymam dla zespołu kuchennego, czy też jak mówię kelnerom, to jest ważna rzecz. Właściciel restauracji nie płaci ci pensji, płacą ci goście. Dokładnie. To jest najważniejsze. Nasz podcast nazywa się Gastro od Kuchni, dlatego chcemy zapytać cię na koniec, żebyś w kilku zdaniach opisał, jaka jest gastronomia od kuchni Staszka Trata. Jaka? Gastronomia od kuchni moja. Moja jest na pewno tak, wesoła. To jest najważniejsze. Ja mam naprawdę luz i na przykład u mnie najważniejsze jest to, że jak przychodzisz do pracy, do tego wszystkiego, tej kuchni, masz być szczęśliwy.
że ty nie możesz przychodzić do pracy z przymusu. Więc dla mnie jest najważniejsza atmosfera na kuchni, żeby była... Każdy wie, co ma robić. Każdy zna swoje zadania. Każdy może dostać ciężką pracę, bo na kuchni nie jest łatwo. Ale chodzi o to, że wychodzisz po niej i mówisz, dobrze, było fajnie, było naprawdę super dzień. Jesteś szczęśliwy tym, że spędziłeś dzień w pracy i nie sprawił ci problemu.